Chcę razem proklamować życie. Proklamować Boga, bo Bóg jest życiem. Powiem więcej, Bóg jest radością życia. Często modlę się w ten sposób, aby Jezus we mnie się rozradował. Wiecie, to jest bardzo ważne, ponieważ my, Polacy, mamy coś szczególnego, jakiś problem z okazywaniem radości. To znaczy, jak pęknie jakaś flaszeczka, to nie ma problemu z radością. Ale generalnie rzecz biorąc, mamy problem z byciem radosnym. A chrześcijanie to są ludzie, którzy emanują, promieniują radością. Tu nie chodzi, wiecie, o wesołkowatość. Tu chodzi o wewnętrzną, głęboką radość, która jest emanowaniem pokoju Bożego z tej perspektywy pewności, że jestem kochany przez Boga. Wiecie, kiedy Jezus mówił o Ojcu, mówi to z taką pasją, że apostołowie mówili: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mówi: Filipie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widzi mnie, widzi i Ojca. Serca uczniów tęskniły za Ojcem. Jezus objawiał Boga, który jest Ojcem. Wiecie, to jest niesamowite, że kiedy On modli się krótko przed aresztowaniem, tam w Ogrodzie Oliwnym, to jest tak zwana modlitwa arcykapłańska, to On wypowiada takie słowa, które są zdumiewające. Mówi: dziękuję Ci, uwielbiam Cię, Ojcze, za to, że mogli poznać Twoją miłość objawioną w Twoim imieniu. Miłość Boga i to, że możemy przyjmować Jego miłość do naszego serca i oddychać Jego miłością, związane jest z Jego imieniem. Żydzi żyli tym imieniem Boga JHWH. Jestem, który jestem. Ale ten Bóg dla wielu Żydów był Bogiem rytuałów, był Bogiem odległym, Bogiem, który nie sposób, aby zniżył się aż tak, że mógł być Emanuelem, Bogiem z nami. Chociaż jest to jego jedno z imion, Emanuel, Bóg z nami. Ale w jaki sposób z nami? Można być obok siebie w domu, mieszkać pod jednym dachem i być obcym dla siebie. I może ktoś być z nami, ale dystans między naszymi sercami może być przeogromny. Dlatego Jezus objawia imię Ojca, w którym zaczynamy żyć. Żyć radością, która nie jest z tego świata. To jest jeden z podstawowych darów Ducha Świętego. Żyć radością z powodu tego, że moim Bogiem jest Abba, Tatuś, Bóg Wszechmogący. Nie trochę mogący, ale Wszechmogący. I to objawienie Jego imienia dla Ciebie jest absolutnie kluczowe, żebyś zaczął wzrastać w pokoju serca i w radości, która nie jest z tego świata. Abba. Dopiero jeśli odkryjemy tożsamość Boga, wynikającą z Jego imienia dla mnie, ja mogę w Nim odkryć swoją własną tożsamość. Kim jestem? Jeśli On jest moim Abba, Tatusiem, Wszechmogącym, to ja mogę odkrywać w Jego imieniu, że jestem Jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. To jest to, co Jezus objawił w czasie chrztu. Kiedy otworzyły się niebiosa i wypełniła się ta modlitwa, 400 lat wcześniej prorok Izajasz wołał, obyś rozdarł niebiosa i zesłał Sprawiedliwego. Rozerwały się niebiosa, kiedy Jezus wchodzi do Jordanu. Jezus zanurza się w głos Ojca, który mówi do Niego: jesteś moim umiłowanym synem. I to wylanie głosu Ojca jest równocześnie wylaniem Ducha Świętego na Jezusa. Jezus nie jest w stanie kontynuować tak trudnej misji bez chrztu w miłości Ojca. Kiedy będzie zbliżać się godzina Jego Kalwarii, to zanim pójdzie na górę krzyża, pójdzie na górę Tabor, aby przyjąć jeszcze raz
objawienie miłości Bożej, miłości Ojca do Niego, żeby jeszcze raz usłyszeć: jesteś moim umiłowanym synem. To jest, kochani, tak ważne. Nie mam wątpliwości, że czasy, w których żyjemy, które nadchodzą, będą wymagały od nas niesamowitego przylgnięcia do Boga, który jest naszym Abba, do Boga Wszechmogącego, a nie trochę mogącego. Do Boga, który wzniesie nas na zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa. Ponieważ dzisiaj mnóstwo ludzi żyje w lękach. I nie ma się co dziwić, rzeczywistość, która nas otacza, jest pełna niepokoju i lęku. To, co dzieje się dzisiaj, może generować w naszych sercach wielki strach o to, co się zdarzy, co będzie za chwilę, co się dzieje takiego, co może nas wytrącić z poczucia bezpieczeństwa. Potrzebujemy na nowo doświadczenia miłości Boga, który jest moim Abba, tatusiem, wszechmogącym. Kochani moi, marsz dla życia jest marszem rodzinnym. I nie mam wątpliwości, że to, o czym mówi siostra Łucja, Matka Boża jej to objawiła, że ta ostateczna walka między Bogiem a szatanem będzie walką o małżeństwa i rodziny. Dzisiaj wystarczy rozejrzeć się wokół, żeby doświadczyć tego, iż mamy w tej chwili w Polsce plagę rozwodów. Rozwód jest tak traumatyczny. Dzieci, to mówią psychologowie, zajmujący się traumą rozwodową u dzieci, mówią statystyki, że ponad 80% dzieci nie jest w stanie założyć trwałych związków małżeńskich. Mają taką traumę z powodu rozwodu swoich rodziców. Rozwód jest czymś katastrofalnym, destrukcyjnym w miłości. Proszę sobie wyobrazić, czy chociaż spróbować sobie wyobrazić rozwód w Trójcy Świętej. Czy w ogóle jesteśmy w stanie sobie pomyśleć coś takiego? Że Ojciec rozwodzi się z Synem. Że Duch Święty rozwodzi się z Ojcem. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Miłość się skończyła. Ja idę w jedną stronę, Ty w drugą. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Rozwód jest traumatyczny. I musimy mieć tą świadomość, że kiedy wchodzimy w małżeństwo, wchodzimy w jedność, która jest na wzór jedności Trójcy Świętej. Potrzebujemy Trójcy Świętej, aby tą jedność małżeńską w sposób potężny pielęgnować każdego dnia. I wiecie, że to nie jest łatwe. Myślę sobie, że dzisiaj, kiedy przeglądam moją skrzynkę pocztową, to 90% maili to jest wołanie o ratunek, ponieważ kolejne małżeństwo się rozpadło albo rozpada. Pytam często, czy jesteśmy w stanie zapłacić cenę za uleczenie małżeństwa, za powrót do jedności małżeńskiej. Wiecie, doświadczam tego, że bardzo wielu ludzi nie chce sobie pomóc. Szukają pomocy i nie chcą sobie pomóc. Nie są zdeterminowani do zapłacenia ceny, żeby otrzymać Bożą odpowiedź na swoje wołanie. Ale myślę sobie o pewnym mężczyźnie, który przyszedł kiedyś do mnie i mówi: proszę księdza, strasznie pocięliśmy się i poraniliśmy się ze swoją żoną. Kilkanaście lat staż małżeński, ale ostatnie lata to było piekło. W końcu moja żona odeszła ode mnie. Odeszła do swojej matki. Nie chce mnie znać. Zablokowała mnie w telefonie. SMS-y, rozmowy. Nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Zdałem sobie sprawę z tego, co ja robiłem przez te lata. I myślę sobie, to już jest duży plus, że ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że zniszczył jedność małżeńską. Że tysiące innych rzeczy były ważniejszych niż budowanie pasji, miłości do mojej żony. Wiecie, często pytam, czy jesteś w stanie
zapłacić cenę za to, żeby Bóg stanął po twojej stronie, kiedy ratujesz swoje małżeństwo. I niejednokrotnie wielu ludzi nie chce zapłacić tej ceny. Myślą, że jak ksiądz nałoży ręce i powie jakąś krótką modlitwę, to się w jednym momencie wszystko zmieni. Wierzę w cuda, bo rzeczywiście doświadczam niesamowitych rzeczy. I doświadczam takich sytuacji, w których czasami w jednym momencie Bóg przemienia serca małżonków. Ale w 90% jest to wejście na drogę nawrócenia, która będzie nawracaniem się w miłości do żony, do męża, do końca życia, zgodnie z przysięgą małżeńską. Pytam tego mężczyzny, czy jest gotowy zapłacić cenę. Co znaczy cenę? Ja mówię, po prostu, żebyś robił to, o co cię poproszę. Do końca życia. Mówi, jak to? Mówię, przysiągłeś przed Bogiem, że nie opuścisz swojej żony i będziesz przy niej trwał. Będziesz ją kochał do końca swojego życia. Młody mężczyzna, około 40, biznesmen, przystojny. Zapytałem, czy masz jakieś relacje z innymi kobietami, jak żona od ciebie odeszła. No był to jeden z powodów też, że żona ode mnie odeszła. Bo nakryła mnie, że mam jeszcze relacje z innymi kobietami. To nie były relacje koleżeńskie, tylko chodziło o coś więcej. Wiesz, czy jesteś w stanie zerwać relacje z tymi kobietami? Ponieważ Bóg był świadkiem, jak przysięgałeś tej jednej, jedynej kobiecie, że to ona będzie jedyną miłością twojego serca. Mówię, okej. Okay. Mówię, druga sprawa. Ona nie chce cię znać. Bardzo się pogubiliście i poraniliście się. Ale czy jesteś gotowy na to, żeby zdobywać jej serce, bez względu na to, czy ona odpowie na twoje zdobywanie jej serca, czy też nie, do końca swojego życia, każdego dnia? Mówi, księże, to jest niemożliwe prawie. Skąd mam brać siłę, żeby to robić? Ja mówię, tu jest trzeci punkt, o który cię proszę. Codzienna Eucharystia. Mówi, ale ja nie chodzę generalnie do kościoła. No to czas zacząć. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus, który jest miłością, który każdego dnia szuka każdego z nas i się nigdy nie zniechęca. On każdego dnia na nowo chce zdobyć nasze serce. Jest jak żebrak miłości, który 24 na dobę jest przy tobie i puka do twojego serca, patrząc, czy ty otworzysz drzwi swojego serca dla Niego. On nigdy się nie zniechęca. Będzie walczył o ciebie do ostatniego twojego oddechu. Dlatego jeśli będziesz miał Jego w swoim sercu przez codzienną Eucharystię i On zamieszka w tobie, to jeśli Bóg z tobą, któż przeciwko tobie? Po to, żeby mieć siłę kochać kogoś, kto nie chce mnie kochać, muszę mieć siłę kogoś, kto się nigdy nie zniechęci, żeby mnie kochać, do którego ja się podłączę w swoim sercu, aby się nigdy nie zniechęcić, by kochać tego, który nie chce mnie kochać. Poprosiłem go więc o codzienną Eucharystię. Odbył wcześniej spowiedź i zaczął. Proszę sobie wyobrazić, że no, mając zablokowany telefon, nie mógł bezpośrednio do niej pisać. Nie mógł do niej zadzwonić. Więc prosiłem go, żeby po Komunii Świętej, kiedy ma Jezusa w swoim sercu, nie tylko prosił o to, żeby to był kolejny dzień wyznawania miłości jego żonie, ale też, żeby Jezus mu podpowiadał, w jaki sposób to zrobić. Więc czasami przychodziły mu nieprawdopodobne pomysły do głowy. Uruchomił oczywiście swoich wspólnych przyjaciół, znajomych, rodzina, która się nie odwróciła od Niego. Przekazywał kwiaty, prezenciki, liściki. Codziennie pisał do niej listy miłosne. Przychodził w nocy i na przykład zakładał, wiecie, za wycieraczkę jej samochodu. I tak każdego dnia. Mijały miesiące i nie było żadnej odpowiedzi. Żadnej.
I przychodziły dni takie, że miał świadomość tego, że to jest bez sensu. Że może dać sobie spokój z tym wszystkim i po prostu kolejną kobietę znaleźć, może z nią będę szczęśliwy. Ale codzienna Eucharystia odnawiała na nowo pragnienie zdobycia serca jego żony. Aż w końcu po kilku miesiącach, mniej więcej to był rok czasu, zaproponował przez wspólną znajomą, że przekaże informację jego żonie, że o tej godzinie, w tej restauracji będzie czekał na nią, na romantycznej kolacji. Nie spodziewał się, że przyjdzie. Ale przyszła. Bardzo się ucieszył, ale rozmowa kompletnie się nie kleiła. Była bardzo zdystansowana, chłodna. On nie wiedział, o czym ma rozmawiać, bo nie było wspólnych tematów. Więc zaczął jej opowiadać o tym, co się dzieje z jego sercem. Dlaczego on każdego dnia postanowił do końca życia wyznawać jej swoją miłość, bez względu na to, czy ona wróci do niego, czy też nie. Zaczął opowiadać jej o codziennych mszach świętych, o adoracjach, na które chodzi i pyta Jezusa, jak mogę dzisiaj wyznać mojej żonie, jak bardzo ją kocham. O tych różnych pomysłach i o tym, że się nie zniechęca. Właśnie dzięki codziennej Eucharystii. Ona była bardzo nieufna, patrzyła na niego, jakby coś się stało z jego głową. Wiecie, oni nie chodzili generalnie do kościoła. Więc była przekonana, że być może ktoś wyprał mu mózg, nie wiem, w jakiejś sekcie był. Okazało się potem, że jeszcze miała włączony dyktafon, bo była przekonana o tym, że on robi taką dobrą grę przed rozpoczęciem pozwu rozwodowego, wiecie, żeby teraz przedstawić siebie w sądzie jako idealnego, wspaniałego, kochającego męża. Więc ta kolacja nie była taka, jaką sobie wyobrażał. Ale mijały kolejne miesiące, a on się nie poddawał. I około 2 lat tak codziennie, na różne sposoby modlił się i szukał możliwości wyznania swojej żonie, jak bardzo ją kocha. W końcu spotkali się 2 raz. Też na kolacji. Ta kolacja wyglądała już inaczej. To były prawie 2 lata. Była ciekawa tego. To już nie jest kilka miesięcy, to trwa 2 lata. Jak to jest? Skąd ty bierzesz siłę? O co ci chodzi? Naprawdę chcesz mnie kochać? Powiedziałem mu, że jako mąż musi sobie uświadomić, że to ma być styl jego życia do końca życia. Bo wierność przysiędze małżeńskiej to jest wierność do wyznawania mojej żonie, jak bardzo ją kocham, każdego dnia do końca mojego życia. Więc on jej proklamował to. Mówił, ja tak chcę. Bez względu na to, jesteś wolna. Możesz zrobić, co chcesz. Możesz nigdy do mnie nie wrócić. Ale ja będę cię kochał. I każdego dnia będę wyznawał ci moją miłość. Kręciła głową. Nie poznaję tego mężczyzny. Po zakończeniu kolacji poszli na adorację Najświętszego Sakramentu. Obserwowała go bardzo wnikliwie, jak się modli. I w pewnym momencie coś w niej pękło. Rozpłakała się. Z tyłu w kościele był kapłan. Została tak poruszona w sercu, żeby pójść do spowiedzi świętej. 15 lat nie była u spowiedzi świętej. I ta spowiedź z 1,5 godziny trwała. Kiedy wróciła do swojego męża, klęknęła przed nim i przeprosiła go. On klęknął i przeprosił ją. Wyszli z tego kościoła odmienieni. Spotkałem ich 15 miesięcy później. Opowiadają mi całą swoją historię. Ale to, co najpiękniejsze, to mówią, księże, najważniejszą decyzją naszego małżeństwa jest to, że codziennie jesteśmy razem na Eucharystii.
I dokładnie wiemy, że gdyby nie codzienna Eucharystia, wspólna, razem, moglibyśmy się znowu rozejść, bo nie mielibyśmy siły na miłość. Rozumiecie? Dlaczego w czasie pandemii tak zwanej trzykrotnie wzrosła ilość rozwodów i pozwów rozwodowych w Polsce? Czy to nie jest związane też z tym, że mnóstwo ludzi zdyspensowało się od Eucharystii, od źródła miłości? To skąd mają mieć siłę, żeby kochać, pytam? Skąd mają mieć siłę? W imię miłości bliźniego? Zrezygnowałem z tego, który jest miłością? To skąd mam mieć siłę, żeby kochać? Znacie statystyki, jak wzrosła przemoc domowa w czasie pandemii? Są zatrważające dane. I nikt o tym nie mówi. To jest dramat. My tego nie rozumiemy. Że odcinając się od tego, który jest miłością, nie będziemy mieli siły, żeby kochać. I to jest przebiegły, diabelski plan. Odciąć nas od źródła miłości. Odciąć nas od tego, który jest życiem. Święty Jan Paweł II w encyklice Eucharystii mówi, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Jeśli Kościół jest odcięty od Eucharystii, umiera. Umiera w nim miłość. Kochani moi, nie mam wątpliwości, że Eucharystia, dlatego tu jesteśmy na Eucharystii, dlatego ten cały marsz to jest kroczenie tutaj, na Eucharystię. Powiesz, ale jak to codziennie na Eucharystię? Mamy tyle obowiązków, tyle różnych problemów, tyle różnych zajęć, które musimy zrobić. No nie jest możliwe, żebyśmy razem chodzili na Eucharystię. Proszę Cię, nie denerwuj mnie. To jest kwestia tylko tego, czy Ty rozumiesz, o czym ja mówię. Czy Ty rozumiesz, o czym ja mówię? Myślę sobie, mój brat, jego żona. 6 lat nie mogli mieć dzieci. On zdrowy, ona zdrowa. Nie mogli mieć dzieci. Zaczęliśmy się modlić. Poczęła się Aurelka. Po 6 latach. Postanowili być codziennie na Eucharystii. Poprosiłem ich o to, że bez względu na to, czy będzie łatwo, czy trudno, żeby byli codziennie na Eucharystii, żeby mała Aurelka mogła być karmiona Bogiem, ciałem i krwią Boga. Rozumiecie? Przez pępowinę mamy. Codziennie, żeby była karmiona Jezusem Chrystusem. 9 miesięcy każdego dnia byli z nią w kościele. I Aurelka była karmiona ciałem i krwią Boga przez pępowinę mamy. To jest inna dziewczynka. A potem Gabriel, a potem Lucja. 3 dzieci mają. I dokładnie wiedzą o tym, że bez Eucharystii nie mieliby siły codziennie, żeby na nowo zacząć kochać. Jest rytuał rodzinny. 7 rano pobudka, 7:30 całą rodziną do kościoła i potem dopiero wszystko inne. I oczywiście, że można. Kwestia jest tylko taka, czy Ty rozumiesz, że to jest Twój fundament, to jest źródło miłości, że bez Eucharystii prędzej czy później nie będziesz miał siły, by kochać. I Twoja przysięga małżeńska będzie coraz słabsza, bo nie będziesz miał siły, żeby żyć Twoją przysięgą. Dać siebie w ofierze. Pewnie, że to kosztuje. Ale miłość zawsze związana jest z ofiarą. Zawsze. Zobacz, największa miłość, z jaką jest związana ofiarą. Popatrz na krzyż. Jeśli chcesz oddawać swoje życie za tych, których kochasz, musisz zgodzić się na ofiarę. Ofiarę ze swojego egoizmu, ze swojego lenistwa.
ze swoich gierek, siedzenia godzinami przed telewizorem, na Facebooku, Instagramie, oglądania seriali, wszystkiego tego, co zabiera ci czas na miłość do swoich najbliższych. To jest ofiara. Wiecie, dzieliłem się tym świadectwem, które mnie poruszyło niezwykle. Działo się to przed I wojną światową. Młodzi ludzie zakochali się w sobie. Piękny ślub, dwójka dzieci i wybuch I wojny światowej. Rodzina Gaston. I młody Gaston jest powołany do tego, aby zostać wysłany na front wschodni, do wojska. Obowiązkowe powołanie. Oni są przerażeni, wiecie, młode małżeństwo, kilkuletnie dzieci. Front wschodni to jest praktycznie wyrok śmierci. Ale wszystko jest obowiązkowe, więc Gaston wyrusza na front wschodni. Ale jego żona postanawia z dwójką dzieci być codziennie na Eucharystii, aby modlić się o swojego męża. Aby ufać całym sercem, że on wróci, że Bóg go ochroni. I składają tą ofiarę z czasu, żeby być codziennie na Eucharystii. On pisze do niej listy. W jednym z ostatnich listów pisze, że jest w okopach i że jest mu bardzo zimno. Że większość żołnierzy umiera z powodu straszliwego zimna na froncie wschodnim. Mówi, że każdego poranka, kiedy się budzą, jakaś część żołnierzy już się nie budzi. Zamarznięta. Ona, jego żona, czyta ten list i płacze. Mówi, co mogę jeszcze zrobić bardziej, żeby pomóc mojemu mężowi? I wpada na pomysł. Przecież są jedno. To jest jedno ciało, małżeństwo, oni są razem. Więc postanawia w swojej sypialni nie palić piecu. Jest zima. I po prostu kłaść się w nocy na tych kamieniach zimnych, nie przykrywając się niczym, żeby trzymać, rozumiecie, swojego męża duchowo za rękę, żeby być razem z nim. Tylko Bóg widzi tą wiarę. Nikt inny. Jakiś czas później przychodzi informacja z frontu. Gaston nie żyje. Został zabity podczas kolejnego strzeliwania. Świat się jej zawalił. Ale nie mogła się pogodzić, wiecie, w sercu. Boże, przecież ja złożyłam ofiarę. Boże, przecież widziałeś to. Kiedy ona czyta ten list z informacją, że jej mąż nie żyje, przychodzą dzieci. Mówią, mamo, co się stało? Dlaczego płaczesz? Nie jest w stanie powiedzieć, że tata nie żyje. Więc mówi, tata pisze z frontu, że jest mu bardzo zimno. Mamo, to dlatego ty nie śpisz w łóżku? Tak. Czy my możemy razem z Tobą spać na tej gołej posadzce, żeby tatusiowi nie było tak zimno? Nie wie, co odpowiedzieć. I dzieci, słuchajcie, razem z nią zaczynają spać kolejnej nocy na tej zimnej posadzce, modląc się do Pana Boga, żeby tatusiowi nie było tak zimno w okopach. Ona nie wie, co robić dalej. Zaczynają interesować się nią inni mężczyźni. Piękna kobieta. Dwójka małych dzieci. Więc wielu mówi, daj sobie spokój już. Twój mąż nie żyje. Stwórz rodzinę. Daj dzieciom możliwość mieć ojca. Im szybciej, tym lepiej. Ale ona nie może się pogodzić z tym. I któregoś razu wychodzi do pracy i osłupiała wprost ze zdumienia. Ponieważ zobaczyła, że przed domem stoi jej mąż. Wpadli sobie w ramiona. Rozpłakali się. Co się okazało? Że mąż rzeczywiście
został ciężko ranny i został zasypany ciałami swoich bliskich żołnierzy. I leżał pod stertą tych ciał zabitych żołnierzy przez 2-3 dni i nie był w stanie dać znaku życia. Dopiero przebudził się, po jakimś czasie zaczął wołać o pomoc. Przechodził oddział żołnierzy, wyciągnęli go, zabrali do szpitala. Kilka miesięcy trwało, zanim doszedł do takiego zdrowia, że mógł wrócić do domu. I myślę sobie o takiej ofierze. Rozumiecie, kiedy wszystko po ludzku jest już stracone. Kiedy wydaje się, że trzeba już odpuścić. Że widocznie Bóg nie wysłuchał tej prośby. Bo że plany Boże były zupełnie inne. Jestem o tym przekonany, kochani. Że kiedy do modlitwy, która jest wyznawaniem miłości, dodajemy ofiarę, upodabniamy się jak najbardziej do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I On patrząc na naszą modlitwę i na naszą ofiarę z miłości, widzi w nas swojego Syna. I tak jak Synowi niczego nie odmówił, tak też nie odmówi niczego i nam. On jest tak wzruszony, kiedy jesteśmy tak podobni do Jego Syna Jezusa. I chciałbym was zostawić z tym, ponieważ wiem dobrze, że modlitwa i ofiara to jak orzeł i reszka monety. Nie mogą istnieć bez siebie. Że prawdziwa modlitwa karmi się ofiarą i prawdziwa ofiara karmi się modlitwą. I modlitwa i ofiara ma być wyznawaniem miłości Bogu i drugiemu człowiekowi. I wtedy zaczynają dziać się cuda w naszym życiu. Amen.